najpierw uświadomili Chinka mieszkańcy, nagrała którzy film, zwracają uwagę na czym problem, ponieważ Chińczycy oddychają. No to przecież miejskie, a już na pewno nie do więzienia pójdzie. Same z siebie no bo proponują jakieś rozwiązanie, teraz jeżeli są takie układy uzależnienia, że jak ktoś mówi prawdę, to niestety ludzie są niewolnikami kłamstwa i przy okazji albo w szczególności szatana diabła, bo to o to chodziło. Także już państwo wiedzą, że Bogiem tego złego systemu rzeczy jest szatan, diabeł, satana, diabeł, the great. Są te miejscowości, które pobierają opłaty klimatyczne. Żywiec i wiele miejsc z czołówki takiego rankingu przedstawionego przez Światową Organizację Zdrowia ostatnio, w którym 30 kilka polskich miejscowości było w 50 najbardziej zanieczyszczonych miast. Będzie miał duch zawieszony, takie bardzo małe drobinki, które wiszą w powietrzu. To nie jest przypadek, to są miasta, które są w dolinach i tam nad tymi dolinami unosi się warstwa ciepłego powietrza, która nie pozwala spalinom oddychać. Dlatego bardzo często są to stare miasta, bardzo często albo po niemieckim, albo budowane przynajmniej w XIX wieku, gdzie cały czas opala się piecami, jeśli nie takimi katrowymi, to jakiegoś rodzaju centralnymi piecami, gdzie rzuca się w najlepszym przypadku węgiel, a w najgorszym wszystko spopadnie z opanami włącznie. I to nie jest przypadek, że na przykład Warszawa jest miastem stosunkowo nieźle pod tym względem wypadającym, ponieważ powstanie warszawskie rozwiązało problem palenia w piecach kaflowych w Warszawie. Z tym problemem cały czas boryka się Kraków. I oczywiście powstanie krakowskie nie byłoby tutaj żadnym rozwiązaniem, natomiast jest to tego rodzaju skala. To znaczy, że musi być to rozwiązane w skali miasta, a nie pojedynczych pieców i bez wsparcia mieszkańców Rzewca, Pszczyny, Rybnika, Krakowa. Nie, to są potrzebne jakieś potężne programy termomodernizacyjne, które umożliwiłyby pozyskanie jakby tanich technologii grzewczych dla... Przy czym trudno sobie wyobrazić, że teraz panie premierze wychodzi przed kamery i mikrofon i mówi, że oto przez nas 500 plus, zamiast tak, że przestajemy palić polskim węglem, którym jest przecież fundamentem naszego dobrobytu. I to jest badań, które z modeli, które przeprowadzają naukowcy, no wynika, że z tym problemem będziemy się borykać jeszcze przez dekady. Ten problem nie jest do rozwiązania w ciągu zaledwie kilku lat. Natomiast są oczywiście, w pewnym sensie jesteśmy na skok skazani. To jest taki ślad cywilizacyjny, jaki zostawiamy ze sobą. Jest to też koszt życia w miastach, gdzie jednak miasta żyje się wygodnie i ten dodatkowy parametr, jakim jest zanieczyszczone powietrze, który oczywiście wpływa negatywnie na przeżywalność mieszkańców miast, równoważany jest przez inne dobrodziejstwa, które oferuje miasto, na przykład lepszą opiekę zdrowotną. Także naukowcy zajmujący się smogiem i jego społecznym wpływem mówią, że niekoniecznie trzeba się wyprowadzać na wieś, żeby uciec przed smogiem, ponieważ uciekając przed bliskim smogiem ucieka się także od dobrej opieki zdrowotnej. Więc jeżeli się przeprowadzać, to w pobliżu dobrego ośrodka zdrowia. Więc to też są problemy, od których ci, którzy boryka się z tego chociaż też trzeba to przewidzieć, czy na przykład sąsiad nie będzie palił oponami. Podejrzewam, że taki sąsiad też może mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jest to rzecz, która jest to problem absolutnie globalny. I prawdopodobnie zanieczyszczone powietrze będzie pierwszym dającym się przewidzieć czynnikiem zabijającym ludzi w XXI wieku. Dziękuję bardzo. Jędrzej Winiecki z Tygodnika Polityka był Państwem gościem, a więcej na ten temat w naszym wydaniu Polityki. Materiał pod jakże znamiennym tytułem Gaz na ulicach. 13.55, za chwilę informacji. Konkretnym, o konkretnym powodzeniu, z konkretnym
Europejskim Narodowościom. Na czym polegało to nierówne boisko? Komisja Wenecka jest ciałem, które cieszyć się powinno zaufaniem i nie powinno być narażone na takie niepotrzebne zupełnie podważanie wiarygodności, więc źle się stało, że ten raport wyciekł do mediów, zanim został przesłany do polskiego rządu, bo to nadaje taką otoczkę upolitycznienia całej sprawy. Są konsumenci, ci, którzy kupują, większość, prawda, społeczeństwa, przecież
Czyli to jest tak, że boisko jest wyrównane, szanse są wyrównane i teraz kupujący będą tymi zawodnikami, którzy będą wybierać albo wielkie hipermarkety, albo te drobne sklepy. I teraz no, pytanie, jak się zachowają te wielkie hipermarkety, czy mogą się wycofać z rynku, jak pan uważa, to zobaczymy pewnie. Obserwuję to, co dzieje się na polskim, w polskiej branży, w sektorze handlu detalicznego. Nie spodziewam się, by zagraniczne sieci z naszego kraju się wycofywały. Po pierwsze dlatego, że widać nawet tutaj po ulicach, jak wiele inwestuje w kolejne swoje placówki, a przecież plany wprowadzenia tego podatku, tak zwanego podatku od hipermarketów, są znane przynajmniej od kampanii wyborczej, która zaczęła się prawie rok temu. Ubiegłorocznej. Polska jest dużym rynkiem, Polska jest rynkiem atrakcyjnym, więc ucieczki od nas kapitału zagranicznego z sektora, jak mówię, handlu detalicznego, ja się nie obawiam. Myślę, że jeśli chodzi o wybory konsumentów, to sytuacja zmieni się o tyle, że względnie w porównaniu ze sobą ceny w małych sklepach, które będą płacili mniejszy podatek, a dużych, które zapłacą go trochę więcej, będą bardziej wyrównane na korzyść w porównaniu z sytuacją dzisiejszą właśnie sklepów mniejszych. Te wolne od handlu, myślę, tego sformułowania na Orlenie, są naszą specjalnością, czyli specyfiką naszej rzeczywistości. Mieliśmy przed wojną, taką, przed II wojną światową, taką bitwę o handel pod hasłem swój do swego i po swoje. To był pozytywny przejaw samoorganizacji polskiego społeczeństwa i polskich przedsiębiorców. Mieliśmy po wojnie odwrotnie, w postaci bitwy o handel, atak na polską prywatną przedsiębiorczość przeprowadzony przez władze komunistyczne, zwłaszcza Hilarego Mincza. No i teraz będziemy mieli taką trzecią odsłonę tejże bitwy o handel. Mam nadzieję, że z dobrymi skutkami. Myślę, że z dobrymi skutkami, ale jak mówię, monitorować, ewentualnie wprowadzać korekty i wyciągać wnioski. Na pewno będzie trzeba od pierwszego dnia, czyli prawdopodobnie od lipca. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za wytłumaczenie nam tych niuansów bardzo ważnych, tak na język polski. Pozdrawiamy serdecznie. Bóg zapłać. Dziękujemy. Doktor Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju, był naszym gościem. I to wszystkie tematy tej części audycji aktualności dnia. Za chwilę już zapraszamy na serwis informacyjny. Nie powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zorganizowały je PO, Nowoczesna i PSL. W rozmowach wezmą też udział przedstawiciele PiS-u i Kukiz15. Do tej pory z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyły się już dwa spotkania dotyczące rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z nich nie uczestniczyła opozycja. Problemem Trybunału Konstytucyjnego zajmuje się także prezydencki zespół ekspertów. Poseł Maciej Małecki, który jest wysłannikiem PiS-u na rozmowy z opozycją, liczy, że dziś usłyszy konstruktywne propozycje.
Liczę na to, że na stole pojawią się propozycje nowych rozwiązań, kompromisowych rozwiązań, takich, które do tej pory nie padały w debacie publicznej. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość od wielu miesięcy przedstawiało szereg propozycji rozwiązania politycznego problemu wokół Trybunału Konstytucyjnego i skoro opozycja organizuje spotkanie, zaprasza na to spotkanie, to liczę, że ma konkretną propozycję, że to spotkanie będzie toczyło się wokół konkretów. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest wciąż wyciągnięta ręka do kompromisu. Liczę, że ta ręka nie będzie odtrącana. Zależy nam na tym, żeby spór polityczny rozwiązać, ale podkreślam, prawo Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy rozwiązać w polskim Sejmie. W Warszawie rozpoczynają się równolegle rozmowy premier Beaty Szydło z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Na spotkaniu mają być przedyskutowane możliwe rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Niewykluczone, że jutro wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zda komisarzom relację ze swoich rozmów w Polsce na temat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt noweli ustawy hazardowej. Przewiduje on m.in. zasady blokowania płatności dla firm oferujących nielegalny hazard w internecie oraz umożliwienie gry w pokera poza kasynami. Rozwiązania mają zmniejszyć zjawisko szarej strefy w grach hazardowych oraz zabezpieczyć graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Prawo do oferowania gier na automatach poza kasynami gier ma być objęte monopolem państwa wykonywanym przez wskazany podmiot. Gry na automatach będą dozwolone wyłącznie w wydzielonych miejscach, pod stałą kontrolą oraz będą niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Projekt zaostrza sankcje grożące za naruszenie ustawy o grach hazardowych. Poseł Arkadiusz Mularczyk wskazał na potrzebę przyjęcia odpowiednich rozwiązań prawnych w tej kwestii. Dlatego, że w ostatnich latach widzimy, że jest to obszar bardzo często zahaczający szarą strefę, gdzie krążą bardzo duże środki finansowe, często nieopodatkowane, gdzie do tego hazardu wciągane są często młode osoby. Cały ten biznes funkcjonuje gdzieś na pograniczu prawa. Dlatego bardzo dobrze, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy hazardowej, ponieważ mam nadzieję, że pozwoli to na wyjście z obiegu tego pieniądza z szarej strefy, że te środki, które zarabiają osoby trudniące się tą branżą hazardową, będą z podatku wpływały do budżetu państwa. Natomiast ucywilizowanie tego biznesu powoduje, że nie będzie on wciągał młodych. Projekt trafił już do konsultacji międzyresortowych. Dokument zakłada, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Procedura przyjęcia nowelizacji będzie bowiem zawierać etap notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Dziś obchodzimy dzień modlitwy za kościół w Chinach. Z tej okazji o godzinie 18 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie sprawowana będzie msza święta. Następnie zaplanowano prelekcję na temat wkładu kościoła w Polsce w poznanie Chin. Poprowadzi ją siostra Weronika Maria Klebba ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnicy Ducha Świętego. Jak informuje nasz dziennik, Chiny to kraj, w którym dochodzi do największej liczby prześladowań wyznawców Chrystusa. Są oni oskarżeni m.in. o to, że podważają rządy partii komunistycznej. Za publiczne wyznanie wiary niejednokrotnie są piętnowani. Grozi im nawet śmierć. Siostra Weronika Maria Klebba ze Stowarzyszenia Synikum imienia Michała Bojma mówi, że katolików w Chinach jest wciąż mniej niż 1%. W kościele katolickim w Chinach można mówić o istnieniu tzw. dwóch nurtów. Takie formułowania używał kardynał Filoni. Jeden nurt jest to nurt oficjalny, czyli ci, którzy ze względu na wymogi, restrykcje ze strony rządu państwa zgodzili się na minimalną współpracę i na oficjalne zarejestrowanie swoich wspólnot. Drugi nurt to nurt nieoficjalny, czyli ci, którzy na zarejestrowanie swoich wspólnot i poszczególnych osób im przewodzących się nie zgodzili. Jedni i drudzy doznają różnego rodzaju ograniczeń swobód, wolności, działania. Jednocześnie Kościół katolicki w Chinach jest kościołem, który wciąż dba o rozwój wiary, o ogłoszenie Ewangelii, o pozyskiwanie nowych członków. Ojciec Święty Franciszek w minioną niedzielę przypomniał, że dziś obchodzimy uroczystość Matki Bożej z Szeszem, która jest dniem jedności z katolikami w Chinach. Papież zaapelował o krzewienie autentycznej kultury spotkania i zgody w całym społeczeństwie chińskim. Niech w tym roku miłosierdzie chińscy katolicy razem z tymi, którzy należą do innych szlachetnych tradycji religijnych, mogą stać się konkretnym znakiem miłosierdzia i pojednania, mówił Ojciec Święty Franciszek.
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., podała komisja w komunikacie. Michał Krupiński, prezesem PZU S.A. został 19 stycznia tego roku. Wybrała go wtedy Rada Nadzorcza spółki. Urodzony w 1981 roku Krupiński został najmłodszym prezesem PZU w historii. W przeszłości w latach 2006-2007 był wiceministrem skarbu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Miał wówczas 25 lat i był najmłodszym wiceministrem. Skarb Państwa ma obecnie ponad 34% akcji w PZU S.A. 5% ma Aviva, OFE, a ponad 60% pozostali akcjonariusze. To były wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych o godzinie 18.15 na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam podejmiemy temat rola filozofii i mądrości w edukacji. Gościć będziemy księdza Łukasza Kadzińskiego, pana profesora Artura Andrzejuka i pana doktora Andrzeja Mazana. Z tymi samymi gośćmi w audycji dla małżonków i rodziców o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmawiać będziemy na temat, jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci. Serdecznie zapraszamy. Mamy już 13 minut po 14. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Chcę przesyłać SMS-y pod numer 72151. Wysłanie jednej wiadomości kosztuje 2 zł 46 groszy brutto, a nagrodą jest dwuosobowy voucher na weekendowy rejs po Mazurach o wartości 500 zł. 72151. Czekamy. Jedynka w pracy. Także starczy na dzisiaj, proszę Państwa.